Ej, cześć, czułem z tej strony zupełnie absolutnie. Zapraszam na 37. odcinek z grą Car Mechanic Simulator 2.15, symulator mechanika samochodowego. Dobrze, co dzisiaj? No dzisiaj taki miał być odcinek specjalny. Myślałem, że coś się ruszy w tej grze. Z tego co wiem, twórcy zapowiadają nowe DLC. I płatne, i jakieś bezpłatne dodatki. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie nie ma od kilku miesięcy żadnych zmian. Na dzisiaj postanowiłem zrekonstruować samochód, którego jeszcze nie miałem, który pokazywałem i który świetnie nadawałby się jako nowoczesna bryka dla świętego Mikołaja. Dlatego to jest taki świąteczny odcinek specjalny. Ze swej strony życzyłbym Wam właśnie mnóstwa dodatków do tej gry i w ogóle mnóstwa fajnych gier w przyszłym roku. Ale to jeszcze do końca roku trochę czasu. Okej, dobra. Kupiłem ten samochód. Wartość auta 43 624 dolary. A nie wiem, za ile go kupiłem, już nie pamiętam. Może nawet więcej. W międzyczasie jeszcze musiałem się pozbyć pewnych elementów, bo zabrakło mi na jakieś rekonstrukcje i tak naprawdę jest golasek cały tutaj. Od czasu do czasu naprawiam samochody, żeby uzbierać stan konta. Na dzisiaj mam 84 607 dolarów. No ale jakby dojdą nowe DLC, no chciałbym mieć już gotówkę, żeby nie żebrać o nią. I gdy auta nowe już czekają na zakup. Dobra, no to co? To najpierw auto od środka, tak? Ważne jest wnętrze, jak to się mówi. Będzie trochę rozbierania. Już widzę. Czyli zaczynam od pokrywy filtra powietrza, który filtr jest w miarę ładny, no ale naprawa będzie odbywać się jak zawsze, rekonstrukcja na 100%, więc tutaj wszystkie uchybienia muszą zostać wyeliminowane. Będą popychacze? Nie będzie popychaczy, na szczęście. I to właściwie już będzie ostatni mój samochód, którego mi brakowało do mojej kolekcji. I wtedy będę już czekał na nowe dodatki, jeżeli się pojawią. A jeżeli się nie pojawią, to zapewne pojawi się nowy symulator. Chociaż wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłoby właśnie dodanie dodatków. Ojej. No, wydawanie może tak powiem nowych dodatków do starej wersji, a po prostu pracowanie równolegle nad nową wersją, ale nie tak rok do roku, bo wtedy zmiany są bardzo mało widoczne. Natomiast można by to po prostu podzielić na jakieś dwuletnie odstępy. Tak jak mamy to w przypadku Farming Simulatora. Tam 2.14 się chyba nie pojawiła. Na pewno się nie pojawiła. I między 2.13, co prawda 2.13 mam, 2.15 nie mam, ale widziałem, że no coś tam się zmieniło. Może niewiele, ale już był jakiś progres. Więc myślę, że takie większe odstępy są wskazane nawet. Przydałoby się tutaj jakiś dodatek taki, ja już kiedyś to mówiłem, jakiś PRL Classic. Na przykład jakieś nyski, żuki, tarpany, syrenki Warszawy, zastawy.
i na przykład maluszki. Maluszek już mamy, ale mogą być odmiany malucha, bis na przykład. Albo duży Fiat, Polonez. Przydałby się też taki dodatek, taki klasik na przykład, czyli auta z na przykład mafii, czyli auta przedwojenne z lat 30., 40. Czy dodatek na przykład z czasów lata 50., 60., krążowniki szos amerykańskie. Chociaż i tutaj europejskie też by się przydały z lat 50., 60., podobają mi się. Jakieś Volvo, Ford, Fordy. Tak, ale to można sobie pomarzyć. Oczywiście pewnie moderzy może coś wymyślą, jeżeli będzie na tyle duża grupa moderska. Ja się na razie za to nie, na razie, bo nie wykluczam, ale raczej nie biorę. Wymaga to czasu i troszkę talentu. Zastanawiam się właśnie, czy w przyszłym roku pojawią się takie eksperymenty jak nowa część Track Mechanika, czy nowa część Mechanika Maszyn Rolniczych. Pewnie to zależy od wielkości sprzedaży. Brakuje mi, bardzo brakuje mi. Nie wiem, czy mechanika, ale takiego symulatora autobusowego. I to takiego fajnego. Ja wiem, że jest OMSI i fajne rzeczy można robić w OMSI, jak się fajnie zmoduje. Niestety wymaga to raz, że mocnego sprzętu, bo jednak to jest kapryśny program, można to nazwać. Trochę wyobraźni, bo tam jakby nie ma takich celów, samemu tam ustalamy trasy i jest to trochę takie... Trochę przydałoby się tu ekonomiki w takim symulatorze. No i... I przede wszystkim fajnie byłoby mieć te różne dodatki typu kierownicę porządną takiego symulatora, czy właśnie no Oculusa, to w ogóle byłoby fajnie. A to wymaga oczywiście kasy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, no właśnie, a gdyby to zrobić na jakimś fajnym silniku, nie takim jak OMSI, tylko który może nie ma takich dużych wymagań, lepiej wygląda, a może to, a potrafi to samo. I to tego mi właśnie brakuje, takiego symulatora, który ma mały próg wejścia. No były oczywiście jakieś symulatory autobusów, ale to jakaś kaszana. Tam jakieś amerykańskie autobusy, a przydałoby się trochę tutaj i polskie, i fajnie było, jakby to była klasyka polska, czyli Autosan H9, żeby był Jelcz, stary ogórek, znaczy się. To by całkiem było fajnie. I jakaś taka duża mapa oprócz tego, żeby coś takiego jak w armii, żeby w arma na przykład, no nawet nie, no tak, arma.
Tam grafika może nie jest jakaś na bardzo, bardzo mega wysokim poziomie, ale jest ta przestrzeń i czuć tą przestrzeń i tą naturalność, że nie jest to jakiś sztucznie wykreowany, no jest wykreowany sztucznie, ale nie jest to jakiś świat taki bardziej autentyczny, sprawia wrażenie autentycznego. Co ja tu zrobiłem? Namieszałem, dobra. Tak, żeby nie zapomnieć, bo ja tu gadam. Mają listę pobożnych życzeń, a samochód się sam nie naprawi. Trafię? No, nie trafiłem, ale numer. No kurczę, przecież zrobiłem dobrze. 100 dolców. Tak, tylko mnie się może to przytrafić. Także, no brakuje mi takich tajkunów, tak zwanych, też na rynku fajnych. Transport Giant i te inne. Są takie gry, w których można by przyjemnie spędzić popołudnie, czy weekend. A tu niestety nie ma. Znaczy, trzeba wracać do klasyków. Ale czy ten rok coś przyniósł fajnego? Jakie mam oczekiwania wobec następnego, realne już takie? No to uważam, że bardzo fajny wyszedł Fallout. Chociaż to prawda, jestem dopiero na początku rozgrywki. I jakby fabuły nawet nie liznąłem, można powiedzieć. Poza początkiem. Ale wydaje mi się dość ciekawy. Można się poszwendać, ponudzić, zamulić. Fakt, że pewne rozwiązania mi się nie podobają. Ale. I druga gra Mad Max też jest, uważam, fajny. Nie wyglądało to tak fajnie na filmikach jak rozgrywka. Fajnie się w to gra. Fakt, że to jest powtarzalność i w ogóle wszystko się powtarza, jaskinie podobne. Ale sama gra, uważam, jest bardzo fajna. Bardzo klimatyczna. Dobra, po nazwie. Na szczęście blok silnika udało się naprawić. Felgi retro, ale ja felgi oczywiście zmieniam. Tutaj nie będzie nic zakładania. O rany, czemu mi to wyskakuje? No, z oczekiwań na nowy rok to na pewno Mafia 3. Wiem, że ta gra wygląda źle, uważam. Chociaż niektórzy się zachwycają. Pomijając sam klimat, ale widać, że to będzie coś. Wydaje mi się, że poszli w złym kierunku. No ale trzeba będzie przeżyć tą przygodę. Zresztą na dwójce też się trochę rozczarowałem. Powiem wam, że bardzo dużo grałem w demo dwójki i różne eksperymenty robiłem w tym demie. Bo tam demo polegało na tym, że trzeba dojechać do misji. Tam chyba był określony czas, ale oczywiście ktoś znalazł patent na to, żeby zablokować ten minutnik. Więc można było się poszwendać po mieście, które było niekompletne, ale było na tyle, żeby można było pojeździć. Więc kombinowałem jakieś ciężarówki, pod rampy. Podsuwałem, można tak powiedzieć, i ładowałem na ten samochód. Chciałem sprawdzić, czy da radę przewieźć samochód. Oczywiście, no, tak nie za bardzo. Jednak ta fizyka działała na takie rzeczy. I potem wyszła gra i o ile pierwsza część w śniegu to był mój klimat, o tyle później już niestety uwielbiam lata 50., 60., uwielbiam te samochody, ale tam czegoś zabrakło. Zabrakło tej duszy. Nie wiem. Wydaje mi się, że coś nie tak, poszło nie tak. Coś źle wymieszali i nawet te samochody nie były tak fajne, jak przecież są. Było zbyt kolorową, primo. Dobra.
Na razie skupię się na naprawie. Trzeba teraz pozakupywać pewne rzeczy. Akumulator, amortyzator dwuwahaczowy, akumulator i typ B. Może czemu się mnie pyta? Dobra, tu fajnie, fajnie, cewki, sztuk 5, 6, 8, docisk sprzęgła. Okej. Docisk, tak, felgi to i tak sprzedam, dwa drążki kierownicze, filtr oleju, wszystko wiem, filtr paliwa i filtr powietrza. Górne łożysko, dwa katalizatory, cztery klocki. Uważam, że właśnie to rozwiązanie, do którego doszedłem, czyli sortowanie po nazwie, najlepiej się sprawdza przy rekonstrukcji. Mam wszystko po kolei lecę ze sklepu. Koło pasowe, koło zamachowe, koło zębate, wałka, rozrządu. Dwie końcówki, łącznik typ B i dwie listwy wtryskowe. Chyba te. To widziałem też. Dwie końcówki, typ B, listwy, łożysko piasty. Dobra. Mała tuleja gumowa, 4 sztuki, miska olejowa, napinacz paska. Ujujuj, nie spojrzałem. 4. Miska V8, napinacz paska. Tak myślałem, ale wolałem się upewnić. Pasek klinowy V8 typ A, typ B, pasek rozrządu V8. Dalej, czysto pokrywa rozrządu V8. Już jakoś mało tego. Rolka pompy wody, rolka prowadząca A i rolka prowadząca B, 5 sztuk. Świetnie, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozrusznik V8, rura wydechowa początkowa B, V8. I dwie chyba rury wydechowe normalne były. Dobra. Skrzynia rozdzielacza, bo to jest napęd 4x4 i sprężyna przednia. Chyba ten B, ale nie jestem pewien. Tak.
I mamy świece 5, 6, 7, 8. 8 świec. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dwie tarcze i 8 tłoków. 3, 4, 5, 8. Ok. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok, co dalej? Tłumik końcowy V8, tłumik środkowy. Cztery tu leje chyba. Dobra. Wahacz górny. Zacisk hamulca. I co? I zbiornik paliwa tylko został. Okej. Jesteśmy w domu. To znaczy w pracy. Dobra. Udało się. To mogę wrócić do gadania, chociaż nie wiem o czym. Dobra, no ten odcinek jest trochę taki luźniejszy, jakieś moje oczekiwania. Moje oczekiwania właśnie na nowy rok to tylko mafia. Tak jak mówię, jedynka była fajna bardzo, dwójka, bo w czasie też jest fajna, ale jednak gdzieś ten klimat trochę uleciał. Znaczy był potencjał, widać, że ta gra była pociachana na kawałki, już to kiedyś mówiłem. I też to zakończenie nie było fajnie, jeżeli miało być otwarte, to powinien być jakiś dodatek potem, który zamyka wszystkie sprawy. Natomiast tutaj tego nie było. Widać, że potem dochodziły dodatki, które były czymś, co wycięto w środku. Może jak byłaby to pełna gra, byłoby to bardziej interesujące. Znaczy była interesująca, ale mogła być lepsza. Oczekiwania były dużo większe. Pamiętajmy, że Mafia pierwsza konkurowała z GTA 3. Najmniej tak to wtedy było tym otwartym, pseudo otwartym światem. A tutaj tak naprawdę Mafia 2 z czym mogła konkurować? Z GTA 4? Nie wiem. No a teraz już GTA odskoczyło wszystkim tak daleko, że tak naprawdę nie muszą się nawet wysilać, żeby... Chociaż fajnie, że się wysilają i robią dobre gry. W Mafii 2 też brakowało tego wątku ekonomicznego. Można było zrobić właśnie takie... Małym nakładem pracy można było zrobić różne fajne rzeczy, misje jakieś przewożenia czegoś, no takie normalne, tak jak w Mafii 1 misja taksówkarza, można było to bardziej rozwinąć i po prostu zarabiać pieniądze w uczciwy sposób, zanim zostanie się tym mafiozem. Tam też w Mafii 1 były ciężarówki, można było przecież... I były takie misje, gdzie ładowało się coś na ciężarówkę. Zresztą w dwójce też było na początku. I bohater stwierdził, że się nie nadaje do ładowania. Do takiej roboty za takie grosze i zrezygnował. A można było to pociągnąć, bo to by wydłużyło na pewno grę. Znaleźliby się fani takiej rozgrywki. Im jest bardziej różnorodna, tym lepiej dla niej. I na nowy rok właściwie nic więcej, na nic więcej nie czekam. Nie wiem, co się mogłoby jeszcze pojawić z takich starych gier. Ale... Oj, ja tylko łożysko piaski... Piasty. Piasty jedno kupiłem i...
i muszę dokupić drugie. Musiałem się zagapić. Opony nie zakładam. Okej. No właśnie. Co jeszcze, jakie DLC mogłyby wyjść do tej gry? A właśnie, mógłby wyjść, jak już wyszedł symulator maszyn rolniczych, traków, to mógłby wyjść mechanik traków, to i mechanik autobusów, też fajnie byłoby. A propos symulatora samochodu, na pewno brakuje łożysko piasku. Na pewno brakuje naprawy wnętrza i wymiany jakichś siedzeń. Czy modyfikacji jakiś samochodu. Brak też, nie wiem, czy pomysłu, czy możliwości technicznych na rozwinięcie właśnie różnych elementów poza tym mechanikiem. Poza garażem. Twórcy oddali jakby możliwość robienia tych map, ale powiem wam szczerze, że jakoś nie mogę się do tego zabrać. Znaczy, zainstalowałem Unity i udało mi się załadować mapę, która została przygotowana. I chciałem zrobić tylko prostą rzecz, zmienić kolor tych elementów podjazdowych, zapisać i zobaczyć, czy to się wczyta. Tylko problem jest taki, że nie mogę tego skompilować i nie wiem, za Chiny pojawia się jakiś błąd, że nie ma zaznaczonej sceny, coś takiego. A jestem za krótki w uszach, żeby po prostu ogarnąć, co jest nie teges. Ale może się jakoś do tego... Muszę się do tego przemóc i jak już bym przeszedł ten pierwszy etap, ale to po prostu bym musiał dobrze znać te Unity. To wtedy już dalej by poszło. Jakieś mapki proste można byłoby zrobić. Bo widzę, że tam niektórzy robią. Ale nie wiem, może kiedyś. To wymaga, niestety wymaga dużo czasu. Okej. Dobra, połączyłem dwie strony. Jeszcze tu. Okej. Opuszczam. Trzeba włożyć tłoki. Kolor samochodu jak najbardziej. Taki kolor wylicytowałem, więc akurat idealnie wpasuje się w auto dla Santa Claus. Tylko go polakieruję, żeby się ładniej błyszczał. Właśnie przy lakierowaniu, przy tym samym kolorze nie powinno być opcji właśnie, że to jest lakierowanie, no bo on nie zmienia koloru, tylko po prostu jest bardziej błyszczący, tylko powinno być jakieś woskowanie na przykład, nie?
Tak. A minęło już pół godziny. Ale już zbliżam się do końca. Listwy włożone. Przepustnica. Ach, jak brakuje tego, żeby właśnie można było uruchamiać kluczykiem po naprawieniu samochód. Albo przed naprawieniem sprawdzić, jak on tam nierówno pracuje, coś takiego, regulacja jakaś, coś takiego jak właśnie w Street Rod. A tu niestety kiszka. I można było, aha, jeszcze był klawisz od gazu, tak, że uruchamiamy i naciskamy jakiś przycisk, który on gazuje i słychać to, jak wchodzi na obroty. Czyli pole do popisu naprawdę jest ogromne dla takich twórców. Ogólnie teraz w dobie internetu są ogromne możliwości, bo wystarczy, że otworzy się jakieś forum do gry, tak jak jest to forum na Steamie, i nie trzeba nawet myśleć, co tu wymyśleć, bo propozycji jest masa i jest z czego wybierać, bo sami użytkownicy tych produktów czy tych gier, gracze, podsuwają te propozycje. Niektóre może są na wyrost, ale niektóre fajne pomysły naprawdę są do zrealizowania. Przyszły rok pewnie będzie pod znakiem Oculusa, czyli tej wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości. Pytanie, za ile, tak? Ile to będzie kosztować? No i z tego, co słychać, te urządzenia nie będą wcale tanie, a jednocześnie będą wymagały też mocnego sprzętu w przypadku pecetów. Więc na pewno niewielu się na to skusi. A faktycznie do symulatorów taki hełm wirtualny by się przydał, właśnie do symulatorów już track, Euro Trucków czy jakiegoś, czy nowych symulatorów jakiegoś autobusu, czy nawet OMSI. To jest fajne, bo nie musisz odrywać ręki, tylko głową ruszasz na prawo, lewo, czy ktoś wyjeżdża ze skrzyżowania, czy nie. I imersja jest duża. Dobra, sprawdzę, co ja tu mam. Stan części 97, o czymś zapomniałem. O felgach, tak? Wszystko jest na 100%. Jest, hurra. Dobra, felgi. Felgi są też tuningowe i można by zrobić coś. Zastanawiam się. Dobra, tak, niech tak będzie. Biorę te pierwsze, czy całe czarne, czy te czarne. Trochę srebrnego nie zaszkodzi. Zaraz zobaczymy. Muszę się temu przyjrzeć po prostu. Nie, będzie jednak lepiej, jak będą całe czarne. No chcę to zdemontować, nie? Tylko czy akurat te? A sprawdzę te.
Jest ok. Takie zwyczajne, nie? To inaczej. To jednak będą czarne, ale będą takie czarne tego typu. Już trudno. Decyzja zapadła. Tak. Tak. Czemu śruby nie są czarne? Okej. Jest, jest. Jest 100%, jest 100%. Zostaje tylko... może pozbędę się tego, co mam. Rex. Zobaczymy, co u Rexa jest w sklepie tuningowym. Karoseria. Jak... Castor... Dobra. Castor... B... B, B, B... Castor... Ja tu nic nie widzę. Czyli co? Czyli nie ma? No, wygląda na to, że nie ma części tu w tym sklepie tuningowym. Dobra. I tu gdzieś się zaczyna Rex, tak? Tu. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Chyba wszystko. Dobra, postawię go sobie ładnie na środek. Proszę, proszę. Jest samochód. 100 na 100, 120 790 dolarów. I jeszcze tylko do lakierni. Właśnie tego nie wiem, czy ja go odświeżałem. Pomalił. Dobra, to jest właśnie samochodzik dla świętego Mikołaja, który rozwozi prezenty. Tutaj z tyłu ma miejsce, nie potrzebuje reniferów. Pięknie, ładnie. I ja się z wami żegnam, życzę udanych świąt, a nawet jeśli nie obchodzicie świąt, to udanego wolnego czasu spotkania z rodziną. Albo w ogóle miłego spotkania. Miłego spędzenia czasu. Cześć.